Ale że będzie to trzeba skrywać, że tam woda nie doleci. Jeszcze ksiądz nie kłopi. No takie wybrane sobie, tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kończymy święty czas postu paschalnego, przez który Kościół pragnął nas przygotować na spotkanie z zmartwychwstałym Panem we mszy świętej Wigilii Paschalnej. Pokarmy, które dziś poświęcimy, spożywać będziemy w rodzinnym gronie, wyrażając sobie wzajemne życzenia w atmosferze paschalnej radości. Zanim modlić się będziemy o błogosławieństwo, posłuchajmy z wiarą słów Pisma Świętego zwiastujących orędzie wielkanocne. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością biegły oznajmić to jego uczniom. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas, dla naszego zbawienia, abyśmy żyli nowym życiem, Bożym życiem, abyśmy stali się uczestnikami wielkiej, głębokiej, prawdziwej radości. Warto chwilę uczynić refleksji, czy dobrze przygotowałem się do świąt zmartwychwstania Pańskiego. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Pana, staliśmy się przez chrzest dziećmi Bożymi. Zatem z ufnością wołajmy do Boga Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować dla siebie paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do 11, by spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej dajesz życie światu. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i utrudzonych rybaków Twoich apostołów po całonocnej pracy. Baranku Boży, który zwyciężyłeś i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerze. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich gości, mogli dzielić się także wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami żywy i który królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosław, Panie Boże, tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie, na pamiątkę Chrztu Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeden brać i będziemy święcić. Dobrze.
Wody dużo nie żałujemy. Młodych dziewczynka. Młodych dziewczynka. Ja jeszcze nie jadę, to kurwa mnie będzie. Ej, jak tylko co wiózę. O, ty taki lubi dingus. Lubi na mecz? Niech tu wiózę. Wódzą. Posłuszni zatem nakazowi Pana, w tym szczególnym dniu wspomnijmy chorych, samotnych, ubogich, których spotykamy na naszej drodze życia. Podzielmy się z nimi naszymi darami. Jeśli jesteśmy z kimś z naszych bliskich skłóceni, spróbujmy piersi wyciągnąć rękę ku pojednaniu, abyśmy mogli wspólnie celebrować z czystym sercem chwałę zmartwychwstania. Idźcie w pokoju Chrystusa do waszych domów. Dary dziś poświęcone spożywajcie na chwałę zmartwychwstałego Pana. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzieciaki, zapraszam do błogosławieństwa. Pobłogosławimy wszystkie dzieci. Niech Pan Jezus zmartwychwstały Cię błogosławi, niech Pan Jezus zmartwychwstały Cię błogosławi. Pomaga, tak? Niech Pan Jezus Wszystkie jeszcze tu. Pan Jezus zmartwychwstał Cię błogosławi, niech Pan Jezus zmartwychwstał Cię błogosławi. Niech Pan Jezus zmartwychwstał Cię błogosławi, niech Pan Jezus błogosławi. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować dla siebie paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, aby późnym wieczorem przyszedł do 11, by spożyć z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dniu Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej daje życie światu, pobłogosław ten chleb. I wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i utrudzonych rybaków, Twoich apostołów, po całonocnej pracy. Baranku Boży, który zwyciężyłeś i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław tą wędlinę. Wszelkie mięso, wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich gości, mogli dzielić się także wzajemnie radością z tego, że jest w nas Twoje nowe życie. Pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie, na pamiątkę Chrztu Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Chyba padło coś. Jezus Chrystus w nędze swej objawił nam bezgraniczną miłość. On też nauczył nas miłości do drugiego człowieka. Na wieczerzy paschalnej, w przeddniu swej śmierci i zmartwychwstania, powiedział do uczniów: potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Posłuszni zatem nakazowi Pana, w tym szczególnym dniu wspomnijmy chorych, samotnych, ubogich, których spotykamy na naszej drodze życia, podzielmy się z nimi naszymi darami. Jeśli jesteśmy z kimś z naszych bliskich skłóceni, spróbujmy piersi wyciągnąć rękę ku pojednaniu, abyśmy mogli wspólnie celebrować z czystym sercem chwałę zmartwychwstania. Polećmy też Bożą miłosierdziu zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie.